Jak co roku włączamy się również w akcję charytatywną. Liczę na to, że wśród naszej młodzieży, naszej szkoły mundurowej znajdzie się dużo osób chętnych, żeby w tą akcję się zaangażować. Hej, jestem Ania i jestem organizatorką Szlachetnej Paczki. Zaangażowałam się w Szlachetną Paczkę ze względu na to, że uważam, że warto wyciągnąć do ludzi pomocną dłoń, bo nie wiadomo, kiedy tak naprawdę nam będzie potrzebna taka osoba, która pomoże nam i wyciągnie taką dłoń. Paczka to jest tak zwanym takim narzędziem dla tej rodziny, dzięki której ona będzie mogła funkcjonować, osiągać te swoje cele i pokonywać pewne przeciwności i trudności, z którymi spotyka się na co dzień. Bez wolontariuszy nie byłoby tak zwanej rodziny paczkowej. Szlachetna Paczka po prostu ma na celu niesienie mądrej pomocy. Mhm. Mądra pomoc to taka, która pozwoli człowiekowi wzrastać i usamodzielniać się. Dobra, już wszystko, tylko teraz tam dużo mięsa. Już wszystko! O matko święta, Rysiu! Skąd wiedzieliście? Mikołaj wie wszystko. Ojejku! Rysiu! Matko! Moja! Pani. O Boże! Marzyłam! Nie wszystkie. Ale nie powiedziałam, bo ja myślałam, że to jest... Pomyślicie Państwo, że to moje fanaberie. A ja tutaj sama szyję, ulepszam pościel, przerabiam tak, żeby było dla mnie i dla niego dobrze. Podziel
się z bliźnim kawałkiem chleba, daj mu swe serce, daj trochę nieba. Niech w każdym domu radość zagości, cieszmy się razem w te święta miłości. Szlachetna paczka, twój mały gest, szlachetna paczka, tak wielka jest. Szlachetną paczką bliźniego wspierasz, dobro powraca jak bumerang. Szlachetna paczka, twój mały gest, szlachetna paczka, tak wielka jest. Szlachetną paczką bliźniego wspierasz.